Poznaliśmy już koncepcje dotyczące etiologii patogenezy bezsenności. Wiemy już, że bezsenność jest dolegliwością, która nie jest tylko jakąś tam sobie niepoważną chorobą, która może nam w niewielkim stopniu zakłócać życie, ale już wiemy, że jest to poważny problem, który może w sposób istotny odbić się na całym naszym funkcjonowaniu. Wiemy również, że bezsenność to nie jest tylko skarga dotycząca nocy, ale to jest dolegliwość dotycząca całego dnia. I co pragnę jeszcze raz podkreślić i powiedzieć, że jest to rodzaj nieprawidłowego zachowania. To nie jest tylko tak, że pojawił się jakiś pojedynczy objaw, z którym musimy sobie poradzić z tym pojedynczym objawem, ale jest to cały zestaw nieprawidłowych zachowań, nieprawidłowego funkcjonowania, który wpływa potem na utrwalanie dolegliwości. Tyle jeśli chodzi o podstawy. Teraz jeśli przechodzimy do leczenia, to musimy sobie też od razu uzmysłowić, że leczenie nie jest tylko ustawione w związku z tym na usunięcie objawu, bo to by się wydawało banalnie, o czym tu mówimy. Pacjent nie śpi, niech weźmie tabletkę i zacznie spać. To absolutnie nie rozwiązuje problemu. To jest tylko, no to jest trochę tak, jakby chcieć leczyć niepoważną infekcję, czegokolwiek, nie wiem, zapalenie płuc tylko podając leki przeciwgorączkowe, czy leczyć jakiś tam ból zęba podając tylko leki przeciwbólowe. Rzeczywiście zlikwidujemy objaw, zmniejszymy gorączkę, zlikwidujemy ból, ale nie wyleczymy choroby jako takiej. Także w oparciu o wiedzę, którą już mamy na temat bezsenności, wiemy, w jakim kierunku należy to leczenie ustawić. Zasadniczo leczenie bezsenności dzieli się na metody farmakologiczne i niefarmakologiczne. Tutaj może od razu warto dodać taki komentarz, jeśli chodzi o praktykę, codzienną praktykę, to co się z pacjentami dzieje, to na dobrą sprawę tylko leczenie farmakologiczne jest czymś, co jest jakby powszechnie stosowane, można powiedzieć nadmiernie stosowane, natomiast w większości przypadków, w większości doświadczeń pacjentów, którzy do mnie trafiali, żadne inne metody leczenia nie zostały nigdy u nich zastosowane. Także dzieląc teraz i opisując poszczególne metody, warto pamiętać o jednym, że tylko kompleksowe leczenie pacjenta, czyli racjonalne stosowanie leków, żeby pacjenta nie uzależnić, ale też no, nie zaszkodzić mu lekami, jak i rozsądne i bezwzględnie konieczne stosowanie metod niefarmakologicznych jest podstawą leczenia bezsenności. I też cały czas pamiętamy o tym, że nie tylko likwidujemy objaw, ale tak naprawdę staramy się usunąć przyczyny, które u podłoża bezsenności lub utrwalania bezsenności leżą. Ale może jeszcze przed podjęciem decyzji o terapii warto sobie jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, jeśli chodzi o klasyfikację, oczywiście podział bezsenności. Mianowicie najistotniejszy wydaje się czas trwania. I mówiąc o epidemiologii, wskazywałem tutaj na bezsenność krótkotrwałą, długotrwałą. Można teraz dokładnie ją zdefiniować. Bezsenność, no właśnie przyjęło się podział bezsenności na trzy takie postacie. Bezsenność przygodna, czyli taka kilkudniowa. Coś się dzieje, coś nam dolega, zmieniliśmy strefy czasowe, pojawił się jakiś ostry stres, wtedy reaguje nasz organizm bezsennością. Jest to tak zwana bezsenność przygodna, bezsenność przejściowa. Następnie mamy bezsenność krótkotrwałą, to wtedy, kiedy ten czynnik wyzwalający jest nieco bardziej przewlekły, choroba, utrata kogoś bliskiego, jest to bezsenność, która trwa powiedzmy kilku tygodni do miesiąca. I też przypomnę, to są w tej chwili, jeśli chodzi o epidemiologię, najrzadziej występujące postacie bezsenności w Polsce. Ci pacjenci praktycznie nie zgłaszają się do lekarzy, nie trafiają do lekarzy, próbują sobie sami jakoś radzić, najczęściej nieskutecznie. I mamy w końcu bezsenność przewlekłą, czyli bezsenność trwającą ponad jeden czy ponad trzy miesiące, jak to niektórzy ją definiują. I to już jest ważny ten podział, dlatego że bezsenność przewlekła to już jest ta postać bezsenności, w której mamy już nie tylko jednowymiarowy brak snu czy deficyt snu, ale mamy już w tym przypadku uruchomione wszystkie te nieprawidłowe patomechanizmy, czyli mamy już tutaj pacjenta, u którego doszło do wzbudzenia układu wegetatywnego, u którego już doszło do pewnego przesterowania układu hormonalnego, czyli to już jest choroba, która dotyczy nie tylko samego snu, ale całego naszego organizmu. W związku z tym jest zupełnie inna strategia radzenia sobie. I tak, w przypadku bezsenności przygodnej, krótkotrwałej, w zasadzie wydaje się, że wystarczającą metodą leczenia byłoby podanie właściwego leku nasennego. Czyli pacjent ma problemy z zaśnięciem, dostaje lek i wtedy tak naprawdę nie tylko likwidujemy objaw, jakim jest bezsenność, ale również tak naprawdę zapobiegamy powstaniu bezsenności przewlekłej. I to jest prosta rzecz, by się wydawało, tak oczywista, natomiast czemu tak się nie dzieje, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Praktyka jest taka, że pacjenci z bezsennością krótkotrwałą w ogóle do lekarzy nie trafiają. Oni jakoś, nie wiem,
Czy dlatego, że pacjent sam generalnie lekceważy problem swojego spania, uważa, że tam kilka czy kilkanaście nieprzespanych nocy to jeszcze nie jest problem. Czy też jest tak, że lekarze, do których pacjenci być może zwracają, również uznają, o wie pan, ja też nie śpię, więc co to pan mi głowę zawraca. Może też jest tak, że jeśli pacjent nawet się zgłosi do lekarza, dostaje jakiś taki silny lek, po którym jest potem nieprzytomny przez kilkanaście godzin, spowoduje, że on więcej już o ten lek czy o pomoc w tym zakresie nie poprosi. Myślę, że przyczyn jest wiele. Fakt jest taki, robiliśmy takie zestawienie u nas w poradni, że pacjent w Polsce zgłasza się do lekarza z powodu bezsenności dopiero po kilku latach trwania bezsenności, kiedy zwykle już jest za późno takie proste leczenie. Także pierwsza rzecz, która myślę powinna się w Polsce zadziać, to taka, że pacjenci z bezsennością powinni jakoś aktywniej zacząć poszukiwać pomocy i z drugiej strony lekarze powinni się bardziej otworzyć na to, żeby tych pacjentów znajdować, wyłapywać i odpowiednio zaopatrywać. Natomiast bezsenności przewlekłej, jeśli już mówimy o podawaniu leków, w zasadzie nie wolno przewlekle podawać leków. Znaczy w ogóle nie wolno przewlekle podawać leków nasennych. Natomiast jest to kolejna sytuacja, która w Polsce jest przewlekła. Mówiliśmy już o tym, że wydaje się, że przynajmniej porównując pewne prace naukowe czy dane epidemiologiczne, Polacy stosunkowo najwięcej leków nasennych zjadają w porównaniu z innymi krajami europejskimi czy Stanami Zjednoczonymi. I jest to właśnie ta grupa pacjentów, którzy mają przewlekle podawane leki i nic więcej się z tymi pacjentami nie robi. Natomiast co się powinno robić, to zaraz króciutko pokażemy. Więc najpierw leki nasenne. I tu jest od razu też pierwsza uwaga. Wspominałem już o tym przy poprzedniej prezentacji, mówiąc o danych epidemiologicznych, że ciągle w Polsce jest tak, że wśród leków nasennych dominują. 90% tych leków nasennych to są leki nasenne starej generacji, czyli leki, nie wiem, wprowadzone do lecznictwa kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu ze słynnym nitrazepamem, relanium. Tak to wygląda w Polsce. Natomiast na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, w tej chwili struktura jest taka, że te leki starej generacji właściwie zostały wyparte przez leki nowej generacji. I tutaj dochodzimy do czegoś, co można nazwać cechą leku nasennego. I tu jest największa różnica, która wiąże się z lekami, jak już mówiłem, starej i nowej generacji. Wszystkie leki, które tutaj są wymienione starej generacji, to jest przy okazji tak zwana farmakokinetyka, czyli tak naprawdę oznacza to, jak szybko lek się wchłania i działa oraz jak długo ten lek działa w organizmie, jak szybko się eliminuje. Wszystkie te leki mają taką, jak widzimy, farmakodynamikę, czy zwykły nitrazepam, czy lorafen. One potrzebują około godziny, dwóch, żeby zacząć działać i zwykle te wszystkie leki działają co najmniej przez kilkanaście godzin. Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli pacjent bierze sobie na przykład tabletkę nitrazepamu, on musi mieć ją na godzinę, dwie godziny przed snem, żeby wiedzieć, że zaśnie w godzinę po zaśnięciu. No i pacjent musi się liczyć z tym, że jeśli się rano obudzi, to jeszcze będzie miał co najmniej połowę lub więcej tego leku w organizmie. No w związku z tym trudno sobie wyobrazić sytuację, że on, nie wiem, wsiądzie do samochodu, nie wiem, odwiezie dziecko do szkoły, czy sam pojedzie do pracy. Także to są te dwa elementy, które z punktu widzenia współczesnej wiedzy właściwie dyskwalifikują te leki jako leki nasenne. W ciągu ostatnich 10 lat powstały nowe leki, ja nazywam je lekami nowej generacji, no nie benzodiazepinowe, ponieważ one mają inną budowę chemiczną niż leki poprzednie, które jakby wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. To jest tak, że sposób podawania leków, który w tej chwili wymieniłem, jest w zasadzie jedynym rozsądnym, racjonalnym sposobem podawania leków. Natomiast no, powiedzmy, że do połowy lat 90. takich leków po prostu nie było. Znaczy były niektóre, ale one się z różnych powodów nie sprawdzały, dlatego że leki krótko działające, szybko działające, czasem eliminując się z organizmu, dawały objawy abstynencyjne już nad ranem, wtedy, kiedy nagle ich brakowało. Da to się porównać do takiego pewnie wielu osobom znanego kaca po wypiciu alkoholu. Alkohol jest też lekiem nasennym, jak wiemy, ułatwiającym zasypianie, natomiast ma tą wadę, że on się szybko eliminuje, w związku z tym często skraca senno i przy większych ilościach daje takie nieprzyjemne objawy wtedy, kiedy się eliminuje. I w związku z tym wymyślono, znaleziono takie substancje, skonstruowano, które pozbawione są tych takich nieprzyjemnych objawów abstynencyjnych, a które jednocześnie działają bardzo szybko i działają stosunkowo krótko. Czyli w tej chwili jest tak, że pacjent, który zaczyna mieć problemy z bezsennością, zaczyna mieć kłopoty ze spaniem, wszystko jedno jakich powodów, czy zewnętrznych, czy wewnętrznych, czy choroby własnej, czy kogoś bliskiego, czy hałaśliwych sąsiadów, czy w końcu zmiany pogody, może zaopatrzyć się w takie leki, położyć je sobie koło łóżka i sięgać po nie zawsze wtedy, kiedy problem z bezsennością występuje. Podstawowym mechanizmem utrwalającym bezsenność, utrwalającym w sensie biologicznym, jest tak naprawdę lęk przed tym, że nie zasnę. Jeśli przez kilka albo kilkanaście kolejnych nocy miałem problem z zaśnięciem, to kładąc się do łóżka każdej kolejnej, ja już się zaczynam zastanawiać, czy zasnę, czy nie zasnę, czy będę dobrze, czy będę źle spał, czy będę źle spał. I im więcej, że tak powiem, myślimy o tym, im więcej kombinujemy, im więcej się nad tym zastanawiamy, tym tak naprawdę gorzej śpimy. A od razu dodam, że jeśli chodzi o te leki nowej generacji, branie tych leków co trzecią, czwartą noc nie grozi żadnym uzależnieniem, żadnym rozwojem tolerancji.
spośród leków, tych trzech, które są tutaj wymienione, Zolpidem i Zaleplon, nieobecnie jeszcze w Polsce, to są pierwsze leki, co do których udowodniono pewne specyficzne działanie nasenne. Pacjent z bezsennością bardzo często wykazuje wysoki poziom lęku, wysoki poziom depresji. Możemy się spotkać z sytuacją taką, że pacjent bierze sobie wieczorem lek o długim okresie działania. No oczywiście po nim zaśnie, bo ten lek też działanie nasenne ma. Rano się budzi, mając mnóstwo tego leku jeszcze we krwi, ale ponieważ jest to pacjent, który poza bezsennością ma też duży poziom lęku, on generalnie czuje się zupełnie dobrze, bo on jeszcze ciągle ma w sobie duży poziom leku uspokajającego anksjolitycznego. Jeśli teraz ten pacjent, jak mówię, z bezsennością i z lękiem weźmie któryś z tych leków nowej generacji, który działa krótko i nie ma działania uspokajającego, to ten pacjent rano budzi się z dużym poziomem lęku. Nie dlatego, że lekarstwo jest złe, tylko dlatego, że lekarstwo, które wziął, jest lekiem działającym specyficznie nasennie wyłącznie. Z tej specyficznego działania, jakby wybiórczo nasennego działania leków tych nowej generacji też wynika jedna rzecz niezmiernie ważna w przypadku leków nasennych, mianowicie wydaje się, że wyraźnie może dwie rzeczy wynikają. Pierwsza, bardzo ważna, to jest to, że te leki wydaje się, że mają dużo mniejszy potencjał uzależniający. Znaczy dzięki temu, że ich ten profil działania jest taki bardzo zawężony tylko do samej bezsenności i ten krótki okres działania powoduje, że te leki się generalnie nie kumulują, jak są tak długo brane. I myślę, że jeszcze jest też druga ważna rzecz, o której żeśmy do tej pory nie wspominali, a o której warto w tym przypadku powiedzieć, mianowicie to, że te leki nowej generacji dużo mniej zaburzają strukturę snu. Bo warto też sobie to otwarcie powiedzieć, że sen po tych tradycyjnych lekach benzodiazepinowych tak naprawdę jest płytszy. On jest dłuższy, bo pacjent rzeczywiście zasypia pewnie szybciej, śpi nieco dłużej, bo ma dłużej włączoną świadomość, ale wtedy, kiedy się robi dokładne badania na temat struktury snu po lekach nasennych, to się okazuje, że ten sen jest po prostu płytszy. A już my wiemy po tym naszym, tych naszych serii wykładów, że tak naprawdę o jakości snu nie decyduje długość, tylko jego jakość. Im sen jest głębszy, tym ten sen jest bardziej regenerujący, bardziej wartościowy. I pod tym względem też te leki się wyróżniają w ten sposób, że sen po nich jest bardziej fizjologiczny. Są w tej chwili standardy, nawet mogę się pochwalić, że zostały kilka miesięcy temu już w Polsce uchwalone na ostatnim zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem standardy farmakologicznego leczenia bezsenności i one generalnie zawierają te wszystkie treści, o których mówiłem, czyli w przypadku bezsenności przygodnej, bezsenności krótkotrwałej, leczenie środkami nasennymi przez te kilka nocy w razie potrzeby w jak najmniejszej skutecznej dawce. Tu jest określenie agonista receptora benzodiazepinowego, dlatego że tak naprawdę i te stare, i te nowe leki działają poprzez ten sam układ receptorowy. To jest receptor GABAergiczny, też może dla rozjaśnienia, jest to taki układ neuroprzekaźnikowy, który jest najsilniejszym układem hamulcowym w naszym mózgu. Pobudzanie tego układu GABAergicznego powoduje wyhamowanie mózgu i także efekt nasenny. Już jakby tutaj kończąc wątek leków nasennych, warto jeszcze powiedzieć o takich specyficznych takich przykładach. Tutaj mamy przypadki szczególne, czyli bezsenność w wieku podeszłym, kiedy stosujemy połowę dawek zaleconych, bezsenność u dzieci. Tutaj w ogóle tak naprawdę podawanie leków nasennych wydaje się budzić cały szereg wątpliwości. Bezsenność w przypadku chorób somatycznych, tutaj rzadko, jak widać, jest skuteczne przewlekłe podawanie leków nasennych, a już na pewno w przypadku zaburzeń oddychania nie wolno nam podawać leków nasennych. Tu oczywiście rada jest jedna, że w przypadku przyczyn organicznych czy somatycznych bezsenności podstawą jest leczenie tychże przyczyn i czasami usunięcie dolegliwości bólowych jest lepszym lekiem nasennym niż podawanie samego leku nasennego. No i oczywiście problem uzależnienia od benzodiazepin, ale czyli sytuacji, w której pacjent już się uzależnił od leków nasennych, wtedy wiadomo, że dalsze zwiększanie dawek leków nasennych do niczego tak naprawdę nie doprowadzi. No i co jeszcze warto pamiętać, jeśli mówimy o lekach benzodiazepinowych, czyli tych lekach starej generacji, to mamy też objawy niepożądane, które mają też to znaczenie, że bardzo często z powodu tychże objawów niepożądanych pacjenci, którzy no, wymagali leczenia, powinni być leczeni, a to jest przypominam co najmniej 70% pacjentów cierpiących na bezsenność, którzy nigdy się do tej pory nie leczyli i leczyć nie chcą, te objawy niepożądane często powodują, że jeśli pacjent nawet raz weźmie lek, to potem na skutek nadmiernej senności w ciągu dnia, kiedy owszem, w nocy spał, rano jest dalej tak nieprzytomny, że nie jest w stanie, nie wiem, trafić do własnej łazienki, nie mówiąc o na przykład jeździe samochodem do pracy, spowoduje, że ci pacjenci więcej po to lekarstwo nie sięgną. Podobnie, jeśli byśmy stosowali leki benzodiazepinowe o krótkim działaniu, to tak jak już wspominałem, to objawy abstynencyjne nad ranem mogą być na tyle niepokojące nieomal jak po alkoholu, że też spowodują, że pacjent tych leków nie będzie chciał brać. Oraz również trzecie zjawisko,
zjawisko, które jest objawem niepożądanym właśnie w blokach benzodiazepinowych, mianowicie tak zwana bezsenność odbicia, czyli pacjent powiedzmy przez okres 2-3 tygodni leki pobrał i spał lepiej, po czym po ich odstawieniu śpi dużo gorzej niż zanim te leki nasenne zaczął brać. Jest to jakby kolejne negatywne doświadczenie pacjenta, które prawdopodobnie uniemożliwi mu w dalszej przyszłości, czy zniechęci go w dalszej przyszłości do sięgania po leki nasenne. No i mamy w końcu kilka bezwzględnych przeciwwskazań do podawania leków benzodiazepinowych, czy w ogóle leków nasennych, to jest ciąża, interakcje z innymi lekami, nadużywanie innych środków uzależniających i jak jeszcze raz przypominam, zaburzenia oddychania w nocy, bo wtedy lek nasenny, mimo że obiektywnie poprawia pacjentowi z bezdechami jakość snu, to tak naprawdę nasila częstotliwość i głębokość bezdechów, czyli tak naprawdę powoduje jeszcze większe niedotlenie. Chciałbym na koniec przedstawić parę tych metod niefarmakologicznych, które różnie są nazywane w literaturze metodami, technikami behawioralnymi, ja to nazywam treningiem snu, bo tak naprawdę istota jest taka, żeby nasz organizm, który przez te kilka czy kilkanaście lat bezsenności oduczył się spania, żeby go na nowo nauczyć spać. I wśród różnych technik, które są wymienione w literaturze, ja chciałem się skupić na trzech podstawowych, mianowicie informacji na temat higieny snu i dwóch takich specyficznych treningach, o których za chwileczkę powiem. Więc pierwsza sprawa to są zasady higieny snu. I tu znowu pragnę przy okazji tego rysunku i tego slajdu podkreślić, że według doświadczeń, według różnych doniesień naukowych, czy według doświadczeń naszej własnej poradni, sytuacja jest w tej chwili taka, że jeśli pacjent w trakcie leczenia bezsenności nie będzie w stanie opanować tych elementarnych zasad higieny snu, wtedy nie jesteśmy w stanie zapewnić mu prawdziwego wyleczenia. Innymi słowy, tak naprawdę to, co ma lekarz do zrobienia z pacjentem w przypadku bezsenności, to jest przede wszystkim nauczyć go rozsądnego, jak to mówimy, racjonalnego, rozważnego stosowania leków nasennych oraz nauczyć go właściwych zasad spania. No więc podstawową zasadą higieny snu jest zasada taka, żeby się nie zmuszać do spania, starać się nie leżeć w łóżku wtedy, kiedy tego snu nie ma. Przy czym, żeby tą radę w pełni zrozumieć, należy, jak mówię, odwołać się do tego wszystkiego, co wiemy na temat patomechanizmu bezsenności. Kiedy wiemy, że pacjenci utrwalają swoją bezsenność na skutek właśnie nieprawidłowych zachowań, każda godzina przeleżona w łóżku bez snu jest tak naprawdę czynnością, która utrwala bezsenność. I już my to w tej chwili wiemy. Jak mówię, rada ta brzmi paradoksalnie, ponieważ zwykle jak pacjent z bezsennością przychodzi do mnie i mówi, że nie może spać, jeśli usłyszy w pierwszym zdaniu, że jeśli pan nie może spać, to niech pan nie śpi, zwykle z dużym zdziwieniem słucha tej rady, nie chcę już powiedzieć trywialnie, że patrzy na mnie niemal jak na idiotę, ale my w tej chwili już wiemy, czemu ta rada służy. Dlatego, że jak jeszcze raz mówię, każda godzina przeleżona w łóżku bez snu utrwala bezsenność. Tak naprawdę celem tych dwóch pierwszych punktów, krócej do łóżku, nie zmuszaj się do spania, u podłoża tych rad leży to, że tak naprawdę staramy się wdrożyć u pacjenta zdrowy, prawidłowy mechanizm spania. Jesteś zmęczony, kładziesz się, zasypiasz. Wyspałeś się, wstajesz. Mniej jest w tym momencie istotne, czy pacjent spędził w tym łóżku 3 godziny, 4 czy 8. Ważne jest to, żeby on na nowo nauczył się prawidłowego spania. Jeśli chodzi o pozostałe rady, one również jakby zmierzają do tego, żeby usunąć zegary z sypialni. Już mówiliśmy o tym, że pacjenci z bezsennością mają nieprawidłową ocenę czasu. Ci ludzie rzeczywiście w nocy nie wiedzą, że oni spali godzinę, dwie czy cztery, w związku z tym mają ogromną tendencję i to robi 100% pacjentów z bezsennością, sprawdzanie bez przerwy czasu. Ile czasu upłynęło, odkąd zasnąłem. To są czasami przezabawne historie, czyli pacjenci sobie jakieś świecące zegary koło łóżka stawiają. Pamiętam pacjentkę, która sobie specjalną zegarek starczą podświetloną kupiła. Już najbardziej kuriozalny był dla mnie przykład pacjenta, który sobie latarkę kładł koło łóżka, że jak się obudzi, coś świecił na zegar na przyległej scenie, żeby sprawdzić, która jest godzina. To są oczywiście absurdalne metody, dlatego że one tak naprawdę jakości snu absolutnie nie poprawiają. Jeśli się obudzę w nocy i sprawdzę, że jest trzecia, na pewno to mi humoru nie poprawi, nie poprawi mojego spania. Także to jest kolejna prosta rada, żeby pacjent przestał się na tym swoim czasie na zegarze koncentrować. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne pogarszają sen, bo skoro pacjent jest nadmiernie rozbudzony, nadmiernie aktywny, jak jeszcze sobie dołoży aktywność fizyczną, będzie spał jeszcze gorzej. Kawa, alkohol, nikotyna są to kolejne stymulanty, które na pewno nie poprawią snu. Regularne pory kładzenia się i wstawania z łóżka, ale tylko połączone z niezmuszaniem się do spania, spowodują, że być może pacjent będzie lepiej sobie ten sen konsolidował i regulował. Lekki posiłek przed pójściem do łóżka, ponieważ to głód też może nas ze snu obudzać. Rozważne stosowanie leków nasennych, o czym wspominaliśmy. Jeszcze jest istotna sprawa kontroli drzemki w ciągu dnia i tu chciałem krótki komentarz. Dlatego, że jeszcze kilka lat temu ja sam wygłaszałem takie tezy, że pacjenci z bezsennością nie powinni, nie wolno im spać w ciągu dnia, no bo w końcu jeśli się wyśpią w dzień, to nie będą spali w nocy. Ale okazało się, że u pewnej grupy pacjentów taka kilkunastominutowa drzemka w ciągu dnia potrafi na tyle wyciszyć, uspokoić ich organizm, bo oni potem dużo lepiej śpią w nocy. Więc nie należy im tego bronić.
I to są, jak mówię, podstawowe rady i według naszych doświadczeń, według danych literaturowych, z literatury światowej, jeśli pacjent jest w stanie nauczyć się tych podstawowych, proszę bardzo, elementarnych zasad higieny snu, to w ciągu pół roku, roku leczenia 80% pacjentów z bezsennością jest w stanie z tej bezsenności wyjść. Jeśli to nie wystarcza lub no, chcemy jakby wspomóc to leczenie, stosujemy dwie takie techniki, które ja nazywam treningiem snu. Jedna to jest ograniczanie czasu snu, czyli tak naprawdę idea jest dokładnie ta sama. Jeśli pacjent nie może spać w nocy albo śpi powiedzmy od 1 do 5, zalecamy mu, żeby on się kładł do łóżka o 1, stawał o 5, żeby znowu wytwarzał sobie ten odruch. Jestem zmęczony, zasypiam, wyspałem się, to wstaję. Czyli jeśli pacjent przychodzi do nas i mówi nam, udziela nam wywiadu, że właśnie kładzie się o 22, ale zasypia o 1, budzi się o 5 i jeszcze tam powiedzmy leży do 9, to zalecamy mu, żeby ograniczył leżenie w łóżku tylko do tych pór, kiedy rzeczywiście efektywnie śpi. To tak na marginesie jeszcze nam bardzo ładnie relatywizuje ten czas. Pacjent wtedy rzeczywiście obiektywnie wie, ile on spał, ale oczywiście to się dzieje wiecznie. Jeśli już pacjent ten czas między 1 a 5 wypełni snem, wtedy może sobie ten sen wydłużyć. Alternatywną techniką, która właściwie sprowadza się do tego samego celu, to jest przez pacjent sam sobie kontroluje. To jest nazwane jest to kontrolą impulsów, kontrolą bodźców. Tak naprawdę chodzi o kontrolę swojej potrzeby snu, czyli kładź się do łóżka tylko wtedy, gdy czujesz się śpiący. Nie możesz zasnąć, wstań, przejdź do innego pokoju, pokręć się, nie absorbuj się spaniem, zajmij się czym innym. Nie wiem, przeczytaj gazetę, posłuchaj radio, włącz na chwilę telewizor, po czym za pół godziny, za godzinę może znowu poczujesz się śpiący, pójdź do łóżka, może ponownie zasniesz. Zresztą jest też ciekawa obserwacja, bo już dawno udowodniono, że jeśli weźmiemy dwóch pacjentów, którzy na przykład obudzą się o 2 w nocy i jeden z nich wstanie, pokręci się i wróci za pół godziny, to on prawie na pewno zaśnie, a ten, co będzie w tym łóżku leżał pół godziny, kręcąc się z boku na bok, to on prawie na pewno nie zaśnie. Tu jeszcze przy okazji, według autorów amerykańskich jest jeszcze jedna rada bardzo ważna, mianowicie używaj łóżka tylko do spania. Bo to jest też bardzo interesujący obiekt. Mówiliśmy sporo o przyzwyczajeniach, złych przyzwyczajeniach, że pacjenci z bezsennością w łóżku czytają książki, oglądają telewizję, jedzą, rozwiązują krzyżówki, prowadzą rozmowy telefoniczne. To są wszystko te zachowania, które uniemożliwiają normalne, prawidłowe zaśnięcie. Łóżko ma służyć tylko do spania, ewentualnie jak Amerykanie zakładają wyjątkiem, jest aktywność seksualna, która według wielu autorów poprawia sen. Jeśli pacjent nauczy się tej techniki, wtedy rzeczywiście nauczy się prawidłowego spania. Także reasumując i podsumowując te nasze strategie leczenia, chcę takich kilka punktów podkreślić. Podstawowa zasada, i to już ja bym nawet traktował w kategoriach wręcz misyjnych, możliwe jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia bezsenności. Jeśli się to nie uda i pacjent ma bezsenność przewlekłą, to wtedy należy ustalić przyczyny i usuwać te przyczyny, nie tylko podawać tabletki. Jeśli już ustalimy przyczyny i leczymy, to należy stosować kompleksowo różne dostępne metody farmakologiczne i niefarmakologiczne, ponieważ pojedyncze metody tak naprawdę nie dadzą efektu. Jeśli pacjent będzie brał tylko leki, to się na pewno uzależni. Jeśli będzie starał się tylko leczyć metodami naturalnymi, to sobie na pewno nie pomoże. To, co przedstawiłem Państwu, jest niewątpliwie słuszne, to daje efekty. Natomiast co zrobić, żeby pacjenta tego nauczyć, by dobrze spał, to już pozostaje sztuką i oddaję to już w ręce lekarzy i pacjentów.